Pana Jezusa wierzy, że jest przedmiotem dalszej gry, ale stosunek głosów 97:2 świadczy o tym, że obie wiodące partie, amerykańskie i republikanie i demokraci, mają wolę przeprowadzenia tej decyzji, a ta decyzja to jest, uderzenie w rosyjskie interesy energetyczne, to przyznało, i niemieckie, tak, to przyznało, że nie sankcji na firmy, w tym firmy zaangażowane w Nord Stream 2, zatem również jest to pokazanie, że współpraca niemiecko-rosyjska energetyczna w zakresie pogłębiania uzależnienia Europy Środkowej od dostaw gazu rosyjskiego spotyka się z przeciwdziałaniem amerykańskim i ono na pewno będzie skuteczne. To jest supermocarstwo. Ja pytam o reakcję w takim razie, o kontrreakcję. Czego się możemy spodziewać teraz? Bo to był jasny sygnał, że możemy liczyć na dostawę gazu skroplonego, ale musi być jakaś odpowiedź ze strony Moskwy, której się obawiać możemy chyba najbardziej. No możemy się obawiać, przepraszam, Rusjanka, to puszczał włosy, ale jeszcze możemy się obawiać jeszcze jednego, ale to jednak troszeczkę za mocne na moment tę atmosferę słusznie taką optymistyczną. No tak, bo dzisiaj był kłód optymizmu, ale no, oczywiście pojechał Donald Trump z kolei na spotkanie między innymi z Władimirem Putinem. I oczywiście, czy na przykład ten wątek, który on też poruszył w tym przemówieniu, wątek walki z terroryzmem islamskim, czy jakoś go trochę nie przesunie znowu w kierunku innej polityki, no ja tego nie wiem. Tam się pojawił taki sygnał dość niejasny, prawda, że Rosja powinna dołączyć do tych krajów cywilizowanych, które walczą. Oczywiście są różnice zdań na temat tego, jak ta walka ma wyglądać, przecież Syria jest tutaj takim poligonem. Więc to jest oczywiste. Natomiast ja jeszcze bym dorzucił jedną uwagę tylko, bo naturalnie ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś straszliwego romantycznego takiego katowania się historią, upajania się, ale myślę, że raz jeden, podkreślam, Polakom należało się takie wystąpienie. Zwłaszcza po tych ostatnich latach, kiedy słyszeliśmy od szefa FBI, że pomagaliśmy nazistom, a to od prezydenta Baracka Obamy o polskich obozach śmierci. Znaczy myślę, że to było coś więcej, to wykraczało poza taki czystą grę, znaczy poza dzień dzisiejszy, poza to, czy to tam daje jakieś gwarancje, prawda, na dziś w polityce. Mówię raz, bo jakbyśmy mieli, że tak się stale upajać tylko i wyłącznie tego typu deklaracjami, to nie. Natomiast dobrze się stało, że takie właśnie wystąpienie amerykański prezydent wygłosił. A to ewentualna odpowiedź na to, bo też prezydent Donald Trump ma swoje interesy z Niemcami, chce robić interesy dobre ze wszystkimi. Z Rosją też ma, co prawda, na pieńku, ale swoje interesy też chce tam prowadzić. Pytam o taką kontrreakcję. Czy kontrakcja zależy z czyjej strony, bo jak widzimy tutaj niezadowolona może być Rosja, mogą być niezadowolone Niemcy na przykład, czy elity brukselskie nazwijmy to, czy też choć niemiecko-francuska. To się jeszcze okaże, ale to co wynikało z naszej dyskusji w sposób jasny. Te projekty integracyjne i również ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi tak naprawdę mieszczą się całkowicie w formule cywilizowanego funkcjonowania w ramach wspólnoty zachodniej. Bo pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, że konkretnie instytucjonalnie my chcieliśmy dołączyć po upadku komunizmu do NATO i do Unii Europejskiej, to tak naprawdę mówiło się, że dołączamy do Zachodu, do całej tej wspólnoty. I my jesteśmy zainteresowani wspólnotą Zachodu jako całości. I o tym zresztą mówił dzisiaj Donald Trump, bo kiedy podkreślał ten wymiar cywilizacyjny, to mówił dokładnie o tym. Reszta jest uszczegółowienie. Mechanizm Unii Europejskiej, mechanizm NATO, to są instytucje, które służą do czegoś innego. To jest uszczegółowienie tej wspólnoty, na której nam wszystkim zależy. I pod tym względem przeciwników tego typu formuły tak właściwie nie powinno być poza tymi, którzy nam źle życzą. Oczywiście źle życzy nam Rosja, przynajmniej taka Rosja, która obecnie istnieje, która funkcjonuje pod rządami Putina. I zabiegi pewne były takie małe, dywersyjne. No, wykorzystując ten, no, powiedziałbym, skrajny pragmatyzm węgierski, któremu się trochę dziwię, jednak podpisano kolejną umowę. Tak, tak, kolejna umowa gazowa i tak dalej. Powiem sobie szczerze, te interesy na boku, które robią Węgrzy, a inne kraje też będą robić interesy, powiem sobie szczerze, można by wygrać. Może Bułgaria ma być krajem tranzytowym. Na przykład, oczywiście. One nie psują całej idei, bo ona jest na tyle ogólna i na tyle uniwersalna, że po prostu te partykularne interesy mogą najwyżej trochę zakłócić poszczególne projekty, ale nic poza tym. Więc jest pytanie o przeciwników z drugiej strony, z Zachodu, bo to rzuca światło moim zdaniem na problemy, jakie istnieją głębsze i tutaj sięgnąłbym do tego elementu cywilizacyjnego, o którym mówił Donald Trump, bo to przemówienie w takim wymiarze dotyczącym wartości
było przemówieniem bardzo tradycjonalistycznym, konserwatywnym wręcz. Tego typu przemówienie wygłoszone w Parlamencie Europejskim czy któryś z parlamentów krajów zachodniej Europy spowodowałoby omdlenie sporej części deputowanych. Odwołanie się do Boga, do rodziny, to po prostu wieje grozą. Oczywiście w konwencji amerykańskiej, tutaj Piotr Zaremba pewnie mnie wspomógł, a niezależnie od tego, że elity czy wschodniego, czy zachodniego wybrzeża coraz bardziej przypominają te elity, które są w stolicach zachodniej Europy, to jednak ta tradycyjna Ameryka, która wybrała Donalda Trumpa i w uczciwych, demokratycznych wyborach, ona mówi takim językiem. I paradoksalnie takim językiem mówi przynajmniej część naszego społeczeństwa i sporej części społeczeństw przy wszystkich różnicach, wszystkich społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. Bo jeżeli jest coś, co nas różni w sensie kształtowania mentalnego, to jednak mamy zakodowane przy tych trudnych doświadczeń historycznych, mamy doświadczenie komunizmu. Komunizm to był nihilizm, to był system, który niszczył wartości właśnie, który niszczył te rzeczy, do których odwołał się Donald Trump. Niszczył wiarę w Boga, niszczył rodzinę, niszczył więzy społeczne. Zauważmy, że Donald Trump to odwołał się do tej idei wolnego człowieka, ale w bardzo amerykański sposób pojmowanej. To jest człowiek wolny, który sam decyduje o sobie. Dla Donalda Trumpa jest rzeczą oczywistą, że ten demokratyczny wybór. On nie używał słowa demokracja, bo uważał to za tak oczywiste, że jeżeli wolni ludzie decydują o sobie, to właśnie w taki sposób. W takim razie Piotr Zaremba, Przemysław Żurawski, Walgrajewski, Rosław Buze, to są goście nasi dzisiejszy. Dzień dobry, witam panowie. Panowie, w przemówieniu prezydenta towarzyszyło i relacjonowało ponad 1000 dziennikarzy z całego świata. Przed chwilą Jarosław Buzyn powiedział, że gdyby prezydent amerykański powiedział to, co powiedział w Warszawie, na salonach unijnych, na przykład w Niemczech czy w Paryżu, to elity europejskie by omdlały. Ja mam pytanie, czy już nie zemdlały, skoro prezydent mówił tak, jestem tutaj nie tylko z wizytą starego sojusznika, ale żeby zachęcić do obrony naszej cywilizacji. Zostaliście napadnięci przez nazistowskie Niemcy i Związek Sowiecki pod podwójną okupacją. Polacy wiele wycierpieli, katyń, Holokaust, getto i powstanie warszawskie. Musimy walczyć się z siłami, które grożą naszej kulturze, wartościom i tradycji. Nasi przeciwnicy poniosą klęskę, bo będziemy o te wartości walczyć. Europa musi robić więcej, by ocalić swoją przyszłość. Możemy mieć świetną gospodarkę, świetne wojsko, ale to nic nie znaczy bez wartości chrześcijańskich i bez silnej rodziny. Czy europejskie elity już zemdlały? Znaczy, no, gdyby to był polityk europejski i on coś takiego powiedział, to by jeszcze bardziej zemdlały. No, myślę, że oni są jednak przyzwyczajeni do tego, że w ogóle z Ameryki pada trochę inny sygnał. To Jarosław Buzy bardzo słusznie powiedział, że nawet liberalni politycy amerykańscy troszkę inną retorykę stosują niż europejscy. To jest na przykład odwołanie się do Boga jest coś naturalnym. No, ale Trump jest traktowany jednak jako pewnego zawinem, demonizowany. No więc jakby raczej to jest potwierdzenie pewnego stereotypu, negatywnego stereotypu. No. Więc wydaje mi się, że to raczej jest dobra wiadomość dla nas. Ja się raczej zastanawiam nad drugą, bo pan przed przerwą przed serwisem też wrócił w to Putina jakoś. Ja się zastanawiam przy tej drugiej części, ja już też o tym mówiłem, no nie ma powodu do pewnego niepokoju, bo oczywiście Trump może jako lider supermocarstwa sobie wyobrazić, że on będzie prowadził wszystkie polityki równocześnie. To znaczy na przykład bronił Europy, regionu naszego przed Rosją, ale jednocześnie kolaborował z Rosją w sprawie walki z terroryzmem, czy na przykład jakoś on pozyskiwał w rywalizacji z Chinami. To jest oczywiście bardzo skomplikowane. No, nie wiadomo, czy tak być może. I nie wiadomo, czy Putin nie okaże się zawodnikiem dość skutecznym. Trump jednak dobrze, on się nam podoba, ale on niewątpliwie jest jednak debiutantem w dziedzinie polityki międzynarodowej. To tego nie wiem. Natomiast co do tego wrażenia, to bym się jakoś specjalnie ani tym nie martwił, ani też nie dziwił temu. To znaczy myślę, że na Zachodzie raczej będzie taki ton pod tytułem, znowu ten straszny autorytarysta, prawda, i przeprowadzica. Ale właśnie autorytarysta, bo tam się przybuduje tą absurdalną konstrukcję Trumpa jako potencjalnego dyktatora, co w Ameryce jest w ogóle jakimś absurdem, kompletnym absurdem, ale co często się pojawia. No to Polacy mówią o wzruszającym przemówieniu Donalda Trumpa, o słowach prezydenta, które zapadną w nasze serca, w nasze dusze, że nas umocnią, podbudują, podtrzymają na duchu w czasach, kiedy Unia Europejska grozi nam niemal z każdej strony. Rosja też swoją drogą, ale w innego rodzaju zagrożeniem. Panie profesorze, ktoś zemdlał po tych słowach, które dla nas były tak szybiące? Myślę, że nie. Tutaj mamy do czynienia z przemówieniem polityka, który ma silny mandat demokratyczny i on opierał się przecież też na tym, co jest jego własną tradycją narodową. W przypadku retoryki większości polityków europejskich, a szczególnie tych związanych z administracją unijną, a nie z narodowymi instytucjami własnych państw, te przełożenie nie istnieje. Ale też nie sądzę, żeby
ten poziom jednak pewnego cynizmu, który w tych instytucjach funkcjonuje, powodował jakieś wielkie wstrząsy emocjonalne przy wysłuchaniu tego typu przemówienia. Nie. Donald Tusk wytrzymał na przykład. To jest uchwała Rady i bardzo szczęśliwości mimo wszystko wywalerowała. Nie pyskuj, nie pyskuj. Elity unijne, zarówno te administracyjne, jak i wiodące mocarstwa Europy Zachodniej, miały od początku lat 90. Były ustawione w pozycji państw klientów. Ta grupa znikła poprzez wejście do struktur i nabycie praw pełnego członkostwa, ale ten wieloletni, kilkunastoletni trening traktowany w ten sposób nie uleciał z umysłów i z nawyków. Później został przełożony na traktowanie w ten sposób państw dotkniętych kryzysem strefy euro, stąd to sformułowanie PIGS, pogardliwe i też narzucanie im też na formuła szałowego takie referendum, siakie referendum, taki rząd, siaki rząd w Grecji. Ma ona wykonywać zobowiązania czy decyzje programów naprawczych podjęte bez jej udziału de facto, narzucone przez struktury unijne. Co nawet jeśli ma sens ekonomiczny, to oczywiście w wymiarze politycznym wiedzie ostatecznie do buntu ulic i to niezrozumienie natury polityczności Unii. Tego, że jeśli sobie nawet nazwiemy coś ładnie deficytem demokracji, to to nie jest figura retoryczna. Ten deficyt demokracji, jeśli przekracza pewien pułap, wywołuje wstrząsy społeczne w postaci rewolty, nawet i populistycznej, niszczącej. Ale odpowiedzialne klasy polityczne muszą tak sterować politykom struktur, którymi dowodzą, aby tego typu wstrząsów unikać. W Unii tego brakuje. Jest to założenie na przykład, że wyborcy niemieccy, fińscy, czy weźmy najlepszy przykład moim zdaniem, Słowacy. Proszę pamiętać, że Słowacja dołożyła się do długu greckiego do poziomu 1,3% PKB Słowacji. Kosztowało ją to dwa kryzysy gabinetowe, dwa upadki rządów. Więc rozciąganie tego w nieskończoność jest po prostu największym ryzykiem dla Unii. I tutaj leży główny problem, a nie w przemówieniach takich czy innych. Wprost przeciwnie, to wzmocnienie Europy Środkowej, Trójmorza, jako tego obszaru, który moim zdaniem ostrzega przed tym, jak to się kiedyś modnie mówiło jeszcze za komunizmu, woluntaryzmem politycznym elit, którym się wydaje, że wszystko mogą zarządzić. Także wyborcy, podatnicy przyjmą na swoje barki nieograniczone ciężary, nie będąc faktycznie konsultowani, czy będąc manipulowani na przykład w ten sposób, że ich poszczególne decyzje wyborcze będą faktycznie ignorowane. Tak można zrobić, ale na końcu tego jest rewolta, jest rozbicie całej konstrukcji i przed tym myślę, że ostrzegamy zarówno my tu z Europy Środkowej i teraz otrzymaliśmy silne wsparcie amerykańskie właśnie poprzez odwołanie się do tego, co w polskiej tradycji jest bardzo silne, do tego, że władza pochodzi od narodu. Jarosław Buzek. Omdlenia po obu stronach. Bo jest kwestia porozumień kulturowych dotyczących kultury politycznej. I to jest ciekawe, jak w tym trójkącie Polska, czy też Środkowo-Wschodnia Europa, Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozumiana przez tę kulturę polityczną Zachodniej Europy, głównych wiodących krajów, a jak to wygląda. I Donald Trump rzeczywiście nie jest w stanie zrozumieć Unii Europejskiej. On poszedł po władzy do Waszyngtonu pod niezwykle populistycznym hasłem, żeby zrobić porządek z tym rządem federalnym, który wielu Amerykanów uwiera, bo mają rządy stanowe i federalny jest traktowany bardzo często per noga, a już jego uzurpacja władzy jest traktowana bardzo podejrzliwie. A tu nagle ma do czynienia z konstrukcją, gdzie nie dość, że są rządy centralistyczne bardzo w niektórych krajach, a jeszcze nad tym jest taki aparat dziwny, który nie ma legitymacji demokratycznej, co prawdziwym Amerykaninom i demokracji po prostu nie mieści się w głowie. I po trosze jest to coś, co łączy kraje, które wyszły z komunizmu, a zwłaszcza kraje, tak jak Polska, które mają bogatą tradycję demokratyczną, bo o tej bogatej tradycji demokratycznej świadczy to w momencie kryzysu, po jakie kryzysu państwa, na przykład po jakie instrumenty sięga społeczeństwo. W Polsce i w Stanach Zjednoczonych moim zdaniem tak samo, ludzie mówią, no to wyrzućmy tylko władzę i weźmy władzę w swoje ręce. Amerykanie mają to zagwarantowane w konstytucji, że mogą to zrobić nawet z bronią w ręku. Po prostu jest to tradycja takiej plebejskiej demokracji, a z elementami demokracji bezpośredniej również. I to jest coś w mentalności, charakterze narodowym, co funkcjonuje i to zbliża paradoksalnie przez Atlantyk Donalda Trumpa z jego tradycją, tą amerykańską, tej starej Ameryki, z tym, co jest prezentowane tutaj przez część społeczeństw, jeszcze po tych doświadczeniach komunizmu.
Natomiast merytokracja europejska to jest coś, co jest rzeczywiście zjawiskiem bardzo niepokojącym. Ona kłóci się z demokracją jako taką, niestety. Tak się okazało. Przez jakiś czas to wyglądało dobrze, ale my coraz bardziej ze środka oglądając to po prostu widzimy, jak ten mechanizm jest dysfunkcjonalny, jak źle wpływa na społeczność, na sprawność funkcjonowania instytucji. My domagamy się od Unii Europejskiej więcej demokracji, zarówno w relacjach między krajami, jak i praw dla tego wolnego człowieka, o którym mówi się Donald Trump. Bo wolny człowiek to nie oznacza, taką jak prawa człowieka, nie oznaczają nieskrępowanej wolności jednostki, że może robić co chce. A czy pan wierzy w to, że prezydentowi Stanów Zjednoczonych, prezydentowi państw, który może udać się nakłonić Unię Europejską do zmiany swojego stanowiska, to kierownictwo Unii Europejskiej, żeby mieć więcej demokracji? Nie, 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 to pod tym względem będą starali się przeczekać Donalda Trumpa, to czekać na powrót na białym koniu kogoś, no nie będzie to już Hillary Clinton, ale ktoś właśnie z tych elit, które tak dobrze się komunikują z tymi elitami brukselskimi. No, w tej chwili dopiero widzimy, jak bardzo Barack Obama był faworytem tych elit, bardzo im pasował. Łącznie z tym, że, przepraszam, jego działalność nie przyniosła efektu, mimo pięknego głosu, wspaniałych przemówień, które potrafił wygłaszać. Dostał Nagrodę Nobla na kredyt pokojową. Był mile witany, jest mile żegnany, no oglądaliśmy te czułe pożegnania po prostu te elity europejskie będą starały się okopane na swoich pozycjach przeczekać. A czy my będziemy, właściwie czy my przestaniemy być więźniem swojej własnej geopolityki, jak mówi profesor Jan Marek Chorekiewicz? Po tych wydarzeniach dzisiejszych dostaliśmy trochę skrzydła wiatru w skrzydła tak naprawdę. Bardzo wiele o ludzi zebranych do Zamiarskiego mówiło o tym, ale czy przestaniemy być więźniem naszej sytuacji geopolitycznej? Krótko tylko powiem, że tak naprawdę to ta euforia nas nie poniesie daleko. Tak naprawdę to trzeba ciężkiej pracy politycznej, dyplomatycznej, skromności, szacunku dla innych, żeby w ogóle ten projekt posunąć do przodu. Tak jak mowa jest o tym szczycie w Bukareszcie za rok, a byłoby super, gdyby cokolwiek dało się ruszyć w sensie konkretnym, coś, co by przekonywało coraz bardziej obywateli, polityków państw Trójmorza, że to jest możliwe. I przy wsparciu amerykańskim mam nadzieję, że to nie Chińczycy, ale Stany Zjednoczone będą głównym partnerem, jeśli chodzi o uzupełnienie instytucji europejskich w tym zbożnym dziele. Piotr, zaraz będę miał podsumować. To jest dobry moment. To jest dobry moment. Natomiast oczywiście, że bałbym się takiej dosyć mechanicznej euforii, prawda, że wszystkie problemy zostały rozwiązane, bo prezydent Stanów Zjednoczonych jest z nami. To jest oczywiście złudne. Także w tych kwestiach, które są związane z samymi relacjami z Ameryką, a wspominam teraz Trójmorze, to jest świetne, krzepiące, ale dalekie od takiej pełnej konkretyzacji, bo jak Jarosław Buzy mówi o tych węgierskich ruchach, prawda, energetycznych, to od razu już pojawia ileś tam pytań. To zresztą bardzo zręcznie przeciwnicy to podchwytują, mówią, nic was nie łączy, w ogóle to jest absurdalne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też sytuacja z samą Ameryką. Ja dam jeden przykład. Dostaliśmy memorandum w sprawie patriotów, ale autoryzować to będzie ostatecznie kongres. Oczywiście ja wierzę, że te elity demokratyczno-republikańskie w kongresie nie są nam wrogie, ale trzeba teraz na przykład urabiać też członków senatorów, bo to nie jest wyłącznie kwestia Trumpa. Myślę, że my często też nie pamiętamy, że Trump nie jest tak bezwzględnym liderem, tak niekwestionowanym liderem swojej partii, jak na przykład Jarosław Kaczyński w Polsce, czy Viktor Orban na Węgrzech. To nie jest prawda. Ci senatorowie często podejmują zupełnie suwerenne decyzje. No i też jego programy wewnętrzne, o tym nie mówiliśmy w ogóle, ale oni też nie potrafili zablokować, no, pierwsza próba reformy podatkowej do tego dowiodła. Więc na przykład teraz trzeba senatora McCaina i innych senatorów urabiać, żeby ta decyzja została podjęta. Chociaż niewątpliwie krok jest bardzo dobrą stronę, bardzo przebiorą. Obecnością amerykańskich żołnierzy. Nie, to jest. Ja i zobaczyłem się na ulicy Freta, to naprawdę to był miły moment w moim życiu. Ile miło momentu, o których mówi chociażby szef MSZ-u, to to, że wreszcie sceptycy i niedowiarkowie zobaczyli i usłyszeli tę zmiankę o artykule 5 traktatu. A jak mówi szef minister prezydenta Krzysztof Szczerski, dostaliśmy jasny sygnał, że polska dyplomacja potrafi bardzo wiele załatwić i umie zrealizować cel dyplomatyczny. Panie profesorze, by miał pan podsumować to spotkanie dzisiejsze wydarzenia. Zgodziłbym się, trawestując słów pana Tadeusza Mickiewicza, że nie możemy krzyczeć teraz, cała Litwa krzyczała ze łzami, Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami, już jest wszystko rozstrzygnięte. Oczywiście tak nie jest. Czeka nas bardzo ciężka praca, natomiast ta inicjatywa Trójmorza poprzez wsparcie amerykańskie nabrała powagi. Trudno w tej chwili będzie ją komentować jako rzecz nieistotną czy jakąś mrzonkę. Infrastrukturalny rozwój, dzisiaj będący głównym przedmiotem obrad, z symbolem w postaci czy to Via Carpatia, czy rozwiązań infrastrukturalnych w zakresie energetyki między Świnoujściem a chorwackim portem Krk, czy inne tego typu przedsięwzięcia, to jest element budowy pewnej
pewnego koła zamachowego rozwoju gospodarczego. W tej chwili Polska jest rynkiem dla Niemiec, rynkiem wielkości Rosji, czy większej od, większa niż Rosja. Grupa Wyszehradzka jest większa niż Francja. Trójmorze jest jeszcze większe. Natomiast problem w relacjach, w tym w tą stronę teraz komentując, w relacjach z Unią jest taki, że kraje starej Unii Europejskiej, głównie Francja, chciałyby zredukować zobowiązania finansowe w stosunku do nowej Europy, a jednocześnie zachować korzyści w postaci tego olbrzymiego rynku bogacącego się. I muszę będziemy zakończyć, się kończyć, mówiąc będziemy zaraz się iść. I nadzieja jest zdecydowanie większa, przynajmniej na najbliższe miesiące, być może najbliższe miesiące, zostajemy przy takiej perspektywie w takim razie. Bardzo dziękuję za tę debatę dnia. Przemysław Żurawski-Wagrajewski, Piotr Zaremba i Jarosław Kuzy byli gośćmi debaty dnia w Polskim Radiu 24. Po wizycie Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, w Warszawie. Polskie Radio 24, zbliża się trzecia. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Donald Trump wezwał Rosję, by przestała destabilizować Ukrainę. Amerykański prezydent po raz pierwszy przyznał też, że wspiera artykuł 5 traktatu NATO. Takie deklaracje padły w czasie przemówienia Trumpa na Placu Krasińskich w Warszawie. Wojciech Cegielski. Prezydent Donald Trump, który w Stanach Zjednoczonych oskarżany jest o zbyt bliskie związki swojego otoczenia z Rosją, mówił w Warszawie, że Moskwa musi zwiększyć wysiłki na rzecz pokoju na świecie. Wzywamy Rosję, by zaprzestała swoich destabilizujących działań na Ukrainie i w innych miejscach, by przestała wspierać nieprzychylne reżimy w Syrii i w Iranie. Takie słowa amerykańskiego prezydenta padły tuż przed podróżą Trumpa na szczyt G20 do Niemiec, gdzie ma dojść do pierwszego po amerykańskich wyborach spotkania Donalda Trumpa z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. W Warszawie na Placu Krasińskich po raz pierwszy z ust nowego amerykańskiego prezydenta padła też deklaracja gotowości do obrony sojuszników w ramach NATO. Twardo opowiadamy się za artykułem 5, wzajemnym zobowiązaniem do obrony. Wcześniej, w czasie majowego szczytu NATO w Brukseli, Donald Trump wbrew oczekiwaniom nie mówił o artykule 5, który można określić jako zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wzbudziło to obawy sojuszników, że Ameryka może powoli wycofywać się ze swoich międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie obronności. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Bezpieczeństwo energetyczne, współpraca biznesu oraz rozbudowa infrastruktury, a także cyfryzacja to główne tematy drugiego szczytu państw Trójmorza, który zakończył się w Warszawie. Jego uczestnicy przyjęli wspólną deklarację, o której mówili w czasie podsumowującej konferencji prasowej gospodarze szczytu, czyli prezydenci Polski i Chorwacji Andrzej Duda i Kolinda Grabar-Kitarowicz. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej muszą nadrobić opóźnienia w rozwoju gospodarczym, które powstały w czasach komunistycznych, gdy znajdowały się za żelazną kurtyną. Podkreślił, że należy budować infrastrukturę i bezpieczeństwo energetyczne regionu, a w efekcie także bezpieczeństwo energetyczne całej Unii Europejskiej. Zadanie, które zmierza do tego, aby uspójnić nas z Europą Zachodnią, tam gdzie ten rozwój od końca II wojny światowej przebiegał w sposób spokojny, w sposób niezakłócony, zgodnie ze wszystkimi trendami. Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz potwierdziła słowa Andrzeja Dudy. Dodała, że inicjatywa państw Trójmorza nie ogranicza się tylko do Europy. To jest inicjatywa mająca na celu spójność Europy, Unii Europejskiej i wspólnoty transatlantyckiej. Kolejny szczyt państw Trójmorza odbędzie się w przyszłym roku w Bukareszcie. Piotr Bogorzelski, Polskie Radio. Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie unikał przesłuchań w prokuraturze w sprawie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Szef Rady Europejskiej, były polski premier Donald Tusk, tłumaczył, że nie mógł ustawić się w prokuraturze jako świadek 5 lipca. Znam swoje obowiązki i zobowiązania, też jako obywatela Polski, więc mój pełnomocnik na pewno ustali termin, który będzie dogodny dla prokuratury i dla mnie. Nie chodzi zresztą o dogodność. Rzeczywiście akurat tego dnia były uroczystości pogrzebowe Simone Weil, a były też planowane posiedzenie Parlamentu Europejskiego, gdzie ja miałem wystąpić z moim sprawozdaniem z Rady Europejskiej. No, tak się zdarza. Ja nie będę w żaden sposób unikał tego typu spotkań, jeśli to będzie tylko możliwe. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział wyznaczenie kolejnego terminu przesłuchania byłego premiera. Śledztwo, w którym Donald Tusk ma złożyć zeznania jako świadek, jest prowadzone w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w sprawie sekcji zwłok ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W Parlamencie Europejskim powstanie specjalna komisja, która zbada i oceni poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie Europy. Decyzja w tej sprawie została przyjęta zdecydowaną większością głosów. W
więcej na ten temat Andrzej Geber. Komisja ma ocenić praktyczne i prawne przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem w Unii Europejskiej. Jej zadaniem będzie także ocena zagrożenia terrorystycznego, wskazanie potencjalnych błędów i prawidłowości, w wyniku których mogło dojść do ataków terrorystycznych w państwach członkowskich. Chodzi m.in. o braki dotyczące dzielenia się informacjami przez organy sądowe i służby wywiadu, skuteczność zarządzania granicami zewnętrznymi oraz efekty programów przeciwdziałających radykalizacji. Specjalna komisja otrzymała mandat na 12 miesięcy. Zasiądzie w niej 30 europosłów, którzy przygotują dwa sprawozdania. Jedno po 6 miesiącach pracy oraz końcowe zawierające wnioski wynikające z badań komisji oraz rekomendacji. Jej mandat może zostać przedłużony. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W dzień zachmurzenie małe, od zachodu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. W czasie burz miejscami grad. Wzrost zachmurzenia, opady deszczu i burze nie dotrą przed końcem dnia na północny wschód i krańce wschodnie. Temperatura od 20 do 24 stopni na północy i wschodzie do 27 na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 3 w Polskim Radiu 24. Czas na podsumowanie dnia. Ewa Worowiec i Błażej Prośniewski. Powtórka programu. Błażej Prośniewski, zapraszam na podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24, w którym dziś przede wszystkim będziemy kontynuować podsumowanie wizyty prezydenta USA w Polsce. O tym, co zostanie z przemówienia Donalda Trumpa, które wygłosił dziś na Placu Krasińskich, i o tym, co dla Polski znaczy podpisane przy okazji jego wizyty memorandum na zakup systemu Patriot, porozmawiamy w drugiej części audycji. A zaczynamy tradycyjnie od informacji. Prezydenta USA w narodzie polskim widzimy duszę Europy, mówił Donald Trump. Triumf polskiego ducha nad wielowiekowymi trudnościami daje nam wszystkim nadzieję na przyszłość, w której dobro pokonuje zło i pokój osiąga zwycięstwo nad wojną. Jestem dumna, że przeżywamy takie chwile, mówiła premier. Świadczy o tym, że Polska jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Na spotkanie z amerykańskim prezydentem licznie przybyli Polacy. To było bardzo dobre przemówienie odnoszące się do historii naszego kraju. Wizyta amerykańskiego prezydenta to niekwestionowany sukces rządzących, uważa Donald Tusk. Ja się nie dziwię, że to jest akurat ten dzień, w którym władze w Polsce mogą odczuwać satysfakcję. Rząd USA sprzeda Polsce baterie obrony Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji. Dokładnie takiej samej, w jakiej rakiet używać będą wojska Stanów Zjednoczonych. Ewa Worowiec, zapraszam na szczegóły informacji. Oficjalną część wizyty Donalda Trumpa w Polsce rozpoczęło poranne spotkanie w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą na Zamku Królewskim. O tym, jakie wątki zostały na niej poruszone, głowy państw poinformowały na późniejszym spotkaniu z mediami. Oficjalne powitanie na Zamku Królewskim i wymiana uścisków dłoni odbyły się jeszcze w obecności dziennikarzy. Potem zostali oni wyproszeni, a Andrzej Duda i Donald Trump odbyli rozmowę w cztery oczy. Był jej przebieg, opowiedzieli kilkadziesiąt minut później. Prezydent Duda przyznał, że podczas dyskusji za zamkniętymi drzwiami i w trakcie rozmów plenarnych delegacji obu państw mówiono m.in. o bezpieczeństwie. Mówiliśmy o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówiliśmy o wzmacnianiu bezpieczeństwa w naszej części Europy, a zarazem wschodniej flanki NATO. Mówiliśmy w ogóle o sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy. Rozmawialiśmy również o sytuacji na Ukrainie. Nie rozmawialiśmy o zbliżających się ćwiczeniach Zapad-17, które będą się odbywały na Białorusi. Andrzej Duda przyznał także, że jest pełen optymizmu po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mogę powiedzieć, że ogromnie się cieszę po tych rozmowach, bo mam poczucie, że Stany Zjednoczone myślą bardzo poważnie. Pan prezydent Donald Trump myśli bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski. Myśli bardzo poważnie także o Stanach Zjednoczonych, właśnie jako lojalnym naszym sojusznikom.
Pacyfiku. Donald Trump potwierdził, że Stany Zjednoczone uważają Polskę za istotnego sojusznika. Polska to nie tylko wielki przyjaciel, ale też naprawdę ważny sojusznik i partner w kwestiach militarnych. Stoimy z Polską ramię w ramię w wielu sprawach. Jestem szczególnie wdzięczny za aktywną rolę Polski w walce z Państwem Islamskim, gdzie odnosimy wielkie korzyści, o których usłyszycie w najbliższej przyszłości. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił, że kraje europejskie otrzymają od USA wsparcie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Ameryka jest gotowa, by pomóc Polsce i innym europejskim narodom w zdywersyfikowaniu dostaw surowców energetycznych, tak abyście nigdy nie musieli być zakładnikami jednego dostawcy, czy inaczej mówiąc monopolisty. Pierwszy statek z dostawą amerykańskiego gazu skroplonego przybył do Polski w ubiegłym miesiącu, a wiele więcej jeszcze przypłynie. Dziennikarze pytali prezydentów, kiedy może zostać zawarty stały kontrakt na dostawę skroplonego gazu do Polski. Andrzej Duda przyznał, że na ten moment najistotniejsza jest zgoda rządu amerykańskiego na zawarcie takiego porozumienia. Najważniejsze jest to, że jest zielone światło ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, że wręcz jest zachęta do tego, abyśmy ten gaz ze Stanów Zjednoczonych kupowali. I z naszej strony, z polskiej strony, ze strony polskich władz również jest zielone światło i jest zainteresowanie w tej kwestii. W związku z czym ja liczę na to, że po odpowiednich negocjacjach, które wiem, że już się toczą, taki długoterminowy kontrakt gazowy na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych do naszego gazoportu w Świnoujściu zostanie zawarty. Prezydent Duda przypomniał, że pierwszy transport amerykańskiego gazu trafił do Polski 8 czerwca i otworzył on drogę do zawierania kolejnych umów. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Historia jest nauczycielką życia, a jego fundamenty powinny być uniwersalne wartości. Takie przesłanie popłynęło dziś z Placu Krasińskich, gdzie do Polaków przemawiał prezydent Donald Trump. Bez wątpienia najwięcej miejsca w swoim przemówieniu Donald Trump poświęcił polskiej historii. To ona stała się osnową całego półgodzinnego wystąpienia i to z niej wynikały kolejne wnioski snute przez gospodarza Białego Domu. Już na wstępie Donald Trump nazwał Polskę krajem bohaterów, który inspiruje także jego rodaków. Dla Amerykanów od początku istnienia naszego narodu Polska jest symbolem nadziei. Polscy bohaterowie i amerykańscy patrioci walczyli ramię ramię w naszej wojnie o niepodległość i w wielu kolejnych wojnach. Nasi żołnierze nadal razem służą w Afganistanie i Iraku, zwalczając wrogów naszej cywilizacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że Polska wnosi też konkretną wartość do krwioobiegu współczesnej Europy i napędza ją nową energią. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale co ważniejsze, w Polakach widzimy duszę Europy. Wasz naród jest wielki, bo ma wielkiego ducha, ducha, który jest silny. W ocenie Donalda Trumpa wyrażonej dziś na Placu Krasińskich to właśnie ta wewnętrzna niezłomność jest powodem do dumy i źródłem sukcesów Polski i Polaków. Teraz będąc wśród najbardziej zaangażowanych członków NATO, Polska należy do wiodących narodów silnej i wolnej Europy. Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy i one o tym wiedzą, a silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu i dla świata. Historia, wartości, ogólne refleksje nad stanem zachodniej cywilizacji to główne motywy warszawskiego przemówienia Donalda Trumpa. Jednak amerykański prezydent mówił także, jak na wytrawnego polityka przystało, o konkretnych rozwiązaniach. Po pierwsze, zapewnił, że USA zrobią wszystko, aby Polska i kraje naszego regionu nie pozostawały uzależnione od jednego dostawcy energii. Po drugie, powtórzył, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego o wzajemnej obronie nadal obowiązuje oraz wezwał Rosję do uspokojenia sytuacji na wschodzie. Wzywamy Rosję do zaprzestania destabilizowania Ukrainy oraz wspierania wrogich reżimów takich jak w Syrii i Iranie i do dołączenia w zamian do wspólnoty odpowiedzialnych krajów w walce ze wspólnymi wrogami w obronie naszych cywilizacji.
and in defense of civilization itself. Podobny apel o pokój przekazała uczestnikom warszawskiego spotkania pierwsza dama Ameryki Melania Trump. As many of you know, a main focus of my husband president. Prezydencja mojego męża, jak wielu z was wie, koncentruje się głównie na bezpieczeństwie Amerykanów. Myślę, i tu chyba wszyscy możemy się zgodzić, że ludzie powinni być w stanie żyć swoim życiem bez strachu, niezależnie od tego, w jakim kraju. Tego właśnie chcę dla nas wszystkich na całym świecie. Donald Trump po raz kolejny zapewnił także o przyjaźni polsko-amerykańskiej. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Przemówienie amerykańskiego prezydenta podobało się Polakom, którzy zgromadzili się na placu. To było bardzo dobre przemówienie odnoszące się do historii naszego kraju. I wydaje mi się, że te słowa są znaczące i mogą odegrać jakąś rolę w przyszłości. Wisiło za serce to, że przyjechał i to, co czuje w sercu on, to myśmy tak samo odbierali. To jest prawdziwy przyjaciel, to jest prawdziwy patriota. To jest człowiek, który rozumie ludzi, społeczeństwo i chce, żeby działali i robili dla dobra wszystkich, a nie tylko dla jednostek. A przede wszystkim urzekła mnie ta jego bezpośredniość. Bardzo piękny. Podnoszący na duchu, bardzo naturalne. Takie serca mówione przez prezydenta Donalda Trumpa. Serce. Zaskoczyła mnie jego znajomość naszej historii. Jestem dumny, że przyjechał prezydent najsilniejszego mocarstwa na świecie, znający tak dobrze naszą historię, świetnie wypowiadający się o Polakach, mieszkających tutaj i za granicą. Piękne dla Polaków z nadzieją. Zaraz po wystąpieniu Donalda Trumpa Beata Szydło mówiła, że jako polska premier jest dumna, że przeżywamy takie chwile. Za jeden z najważniejszych tematów tej wizyty uznała kwestię bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym partnerem i to, że dzisiaj pan prezydent Donald Trump rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, że rozmawiali na temat bezpieczeństwa, na temat gospodarki, że są już podjęte też konkretne decyzje. To świadczy o tym, że Polska jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, a pan prezydent Donald Trump Przed wystąpieniem na Placu Krasińskich prezydent Trump wziął udział w szczycie państw Trójmorza. Przywódców tej inicjatywy zapewnił o swoim wsparciu. Wyraził też nadzieję, że uda się pogłębić amerykańskie więzi gospodarcze z krajami tej części świata. W imieniu Amerykanów mogę powiedzieć, że stoimy razem z narodami państw Trójmorza, wspaniałymi narodami, wspaniałymi krajami. Popieramy nasze dążenia, wasze dążenia do dobrobytu i bezpieczeństwa. Wspieramy inicjatywę rozwoju infrastruktury. Z radością przyjmujemy tę historyczną szansę na pogłębienie naszej współpracy gospodarczej z waszym regionem. Donald Trump chwalił dokonania krajów tzw. Trójmorza w dziedzinie dywersyfikacji energetycznej. Mogę pogratulować waszym krajom rozpoczęcia wielkich projektów otwierających dostęp do rynku energii i usuwających bariery do handlu energią. Pływający terminal LNG przy chorwackiej wyspie Krk oraz interkonektor między Grecją i Bułgarią. Podczas rozpoczęcia warszawskiego szczytu prezydent Andrzej Duda powiedział, że dywersyfikacja dostaw surowców jest priorytetem dla tej części Europy. Chcemy stworzyć korytarz północ-południe, właśnie korytarz gazowy pomiędzy gazoportem w Świnoujściu a przyszłym gazoportem na wyspie Krk w Chorwacji, ale chcemy także poprzez ten system zabezpieczyć energetycznie wszystkie kraje naszego regionu. Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović podsumowała najważniejsze tematy, które były przedmiotem obrad szczytu Trójmorza. Mocna i bezpieczna Europa Centralna oznacza mocną i bezpieczną Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone. Inwestycje, handel i rozwój. Rozwój infrastruktury, bezpieczeństwo i niezależność energetyczna to kolejne tematy. Do tej pory mamy katalog ponad 150 projektów. Uczestnicy szczytu przyjęli wspólną deklarację. Napisano w niej, że najważniejszymi celami grupy jest rozwój infrastruktury, energetyka i współpraca biznesowa. Trójmorze to powstałe z inicjatywy Polski zrzeszenie krajów Unii Europejskiej, położonych między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Swój program wizyty miały też pierwsze damy. Melania Trump i Agata Kornhauser-Duda spotkały się w Belwederze na rozmowie w cztery oczy. Potem zwiedzały Centrum Nauki Kopernik i spotkały się z dziećmi oraz młodzieżą w ramach warsztatów naukowych. Spotkanie w Belwederze odbyło się w najbardziej reprezentacyjnej sali pompejańskiej. Obie panie rozmawiały ponad pół godziny, a następnie udały się do Centrum Nauki Kopernik. Dyrektor Centrum Robert Firmhofer podkreślał, że pierwsze damy były pod wrażeniem tego miejsca. Melania Trump
Trump. Powiedziała, że jej 11-letni syn byłby zachwycony, gdyby mógł odwiedzić to miejsce i spędzić tutaj więcej czasu, więc żołnierze nie zabrała go ze sobą. Melania Trump i Agata Kornhauser-Duda razem z dziećmi uczestniczyły między innymi w warsztatach z tak zwaną kwiatową orkiestrą. To specjalny program, dzięki któremu można grać dotykając roślin. Dzieci były pod wrażeniem orkiestry pierwszych dam. Bardzo, to zadowolenie była. Były osoby, które oddawały dźwięki różnych instrumentów. Pani Melania Trump kroiła cebulę. Płaczącą cebulę. I sama też płakała? Nie, tylko cebula. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Córka prezydenta USA Ivanka Trump zwiedziła Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i złożyła biało-czerwony wieniec przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Znaczenie tego gestu podkreślała zastępca dyrektora muzeum Dorota Keller-Zaleska. To jest taki symboliczny gest, który wyrażają w zasadzie wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy odwiedzają Polskę. Dorota Keller-Zaleska odniosła się do stanowiska społeczności polskich Żydów, która wyraziła ubolewanie z powodu, jak napisano w oświadczeniu, rezygnacji prezydenta Donalda Trumpa z wizyty pod pomnikiem bohaterów getta. Zaznaczyła, że obecność Ivanki Trump w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oznacza, że dla rodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych jest to ważne miejsce. Do wizyty prezydenta USA w Polsce odniósł się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Nazwał ją niekwestionowanym sukcesem rządzących. Na pewno dla opozycji to jest trudny moment, no bo sukces dyplomatyczny jest bezdyskusyjny. Znaczy, przyjeżdża prezydent najpotężniejszego państwa na świecie i mówi bardzo fajne rzeczy o Polsce i także o rządzących. Więc ja się nie dziwię, że to jest akurat ten dzień, w którym władze w Polsce mogą odczuwać satysfakcję. Szef Rady Europejskiej dodał, że wszystkich powinny cieszyć pozytywne słowa o Polsce. W tym dzisiejszym wydarzeniu głównym wątkiem było budowanie pozycji Polski w oczach całej opinii międzynarodowej, bo jednak 90% zasłużonych komplementów i dobrych słów o Polsce dotyczyło całej historii Solidarności papieża, oczywiście powstania II wojny i wielkiej pozycji Polski, jak udało się zbudować wszystkim poprzednikom aktualnego rządu. I dlatego ja dzisiaj bym zbyt dużo dziegciu do tej beczki miodu nie wkładał. Wystąpienie Donalda Trumpa było bardzo propolskie, dodał Donald Tusk. Będę zawsze podkreślał z satysfakcją, jeśli osoby tak znane i słuchane na świecie, nawet jeśli kontrowersyjne, mówią dobrze o Polsce i o naszej historii, to trzeba się cieszyć, bo przecież nie jest to nasz chleb powszedni. Szef Rady Europejskiej zwrócił też uwagę, że ważne były słowa o artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli o gwarancjach wspólnej obrony wszystkich sojuszników NATO. Nie padły na szczycie NATO i to wzbudziło lekki niepokój w Europie i w Polsce. Dzisiaj te słowa może jeszcze nie do końca nie tak brzmiały, jakbyśmy to chcieli wszyscy usłyszeć, ale mimo wszystko jest to wyraźny postęp w porównaniu do wcześniejszych deklaracji. Mamy ambitne plany modernizacji polskiej armii i w tych planach Amerykanie mogą nam wybitnie pomóc, uważa minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Podkreślił, że USA dysponują szeregiem rodzajów broni, którymi Polska jest zainteresowana. Tymczasem Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie tarczy antyrakietowej. W pełni wyposażona tarcza pojawi się na terenie naszego kraju już w 2022 roku, poinformował minister obrony narodowej. Stany Zjednoczone na mocy porozumienia podpisanego dziś w nocy między polskim ministerstwem obrony a administracją gabinetu Donalda Trumpa mają niezwłocznie przygotować ofertę sprzedaży systemu obrony Patriot. Jak mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, dostarczona przez Amerykanów technologia będzie rozwijana w naszym kraju. Chodziło o uzyskanie możliwości technologii do rakiet Skyceptor i do radaru dookólnego. Te dwie kwestie wymagały specjalnej zgody Stanów Zjednoczonych i były przedmiotem kilkakrotnych rozmów w ostatnich miesiącach. Niesłychanie ważnym elementem tego kontraktu jest także fakt możliwości polonizacji systemu Patriot, czyli to, co my nazywamy w prawie polskim offsetem. Polacy będą korzystać ze sprzętu, który dopasowano do potrzeb armii. Konfiguracja, w której nabywamy rakiety Patriot, jest specjalnie dostosowana do polskich wymogów. Żadna inna armia świata dotychczas nie miała możliwości osiągnięcia uzyskania rakiet Patriot w konfiguracji szczególnie dobranej i dostosowanej do wymogów, jakie stały przed daną armią. Minister dodaje, że system, który już wkrótce trafi do Polski, jest odpowiedzią na agresywną politykę militarną Rosji. Armia polska ze względu na przeciwnika, ze względu na rakiety Iskander, które zagrażają Polsce i które
które muszą być skutecznie zwalczane przez rakiety Patriot. Stąd te negocjacje. Cztery jednostki systemu Patriot, które zostaną rozmieszczone w naszym kraju, to podstawowy element tarczy antyrakietowej wschodniej flanki NATO. Polska, jako jeden z trzech krajów na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Izraelu, będzie posiadała tak nowoczesny system obrony przeciwrakietowej. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Po południu na Stadionie Narodowym odbył się polsko-amerykański piknik wojskowy. Otworzył go minister obrony narodowej, nawiązał do słów prezydenta Donalda Trumpa, który w swoim wystąpieniu na Placu Krasińskich mówił o obronie cywilizacji Zachodu. Zdaniem Antoniego Macierewicza na te słowa czekaliśmy od dziesiątków lat. To sformułowanie, które padło z ust prezydenta Trumpa, oddaje rzeczywiście samą istotę cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji zachodniej. Tej cywilizacji będziemy wspólnie bronili. Za tą cywilizację stoją tutaj żołnierze, amerykańscy żołnierze Paktu Północnoatlantyckiego. O dzisiejszym dniu Antoni Macierewicz mówił, że jest to wielki dzień narodu polskiego, który tak wiele poświęcił po to, żeby powstać na nowo jako serce i dusza Europy. Podsumowanie dnia. Wizytę prezydenta USA komentują polscy politycy. Poseł PiS Wojciech Skurkiewicz nie ma wątpliwości, że z ust prezydenta Trumpa padły ważne deklaracje. Polska jest strategicznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy. Jesteśmy krajem, który wywiązuje się z tych zobowiązań, które zostały podjęte. Prezydent chwali Polskę, mówi o tym, że Polska będzie również ubogacana bezpieczeństwo polskie poprzez kooperację, współpracę z Ameryką. To jest chyba szczególnie ważne. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy powiedziała, że prezydent Donald Trump bardzo dobrze przygotował się do wystąpienia na Placu Krasińskim, o czym świadczy poruszenie wielu wątków ważnych dla naszej historii. Za ważne uznała to, że w przemówieniu prezydenta USA nie było negatywnych odniesień do Unii Europejskiej. Także pan prezydent powiedział, że jednak silna Europa to także jest bezpieczeństwo Polski, więc dla mnie to było ważne, że nie było niczego, co się negatywnie odnosi do Europy. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru uważa, że dobrze, że wizyta miała miejsce, choć jego zdaniem nie była przełomowa. Ważnym elementem tego wystąpienia było jednoznacznie potwierdzenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zabrakło mi oczywiście jednoznacznych gwarancji wojskowych. Jeżeli chodzi o kwestię gazu, to jest szansa na to, aby Polska miała zdywersyfikowane źródła energii. Miejmy świadomość tego, że ten gaz jest dużo droższy. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz żałuje, że nie padła żadna deklaracja dotycząca zniesienia wiz dla Polaków. Nie wiem, czy to było w rozmowie z prezydentem Dudą, choć nie było o tym mowy na konferencji, była mowa o bezpieczeństwie energetycznym, a nie było mowy o zniesieniu wiz. Trzeba zrobić wszystko, żeby owoce tej wizyty przełożyły się też dla naszych rodaków w taki namacalny sposób. Szkoda, że nie było tego zobowiązania, które mógł podjąć prezydent Trump. O wizycie Donalda Trumpa w Polsce rozmawiali goście debaty Dnia Polskiego Radia 24. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski podkreślił znaczenie deklaracji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie. Nie będzie dominacji rosyjskiej czy rosyjsko-niemieckiej w zakresie energetycznym. W tym regionie Stany Zjednoczone mają możliwości i wolę wyjścia z dostawami na rynek środkowoeuropejski. Polska ma taką potrzebę, będzie to wykonane. Zdaniem publicysty Piotra Zaremby obecność Trumpa w Warszawie i treść jego wystąpienia potwierdzają znaczenie Polski w polityce europejskiej. Pojawia się czasami ze strony krytyków i obecnego polskiego rządu i Trumpa taka teza, że Trump nas jakiś tam instrumentalnie wykorzystuje, odmówi się do Polaków po to, żeby osłabiać społeczność Unii Europejskiej. Jeżeli tak jest, to Polska jest ważna, to Polska jest jakimś punktem odniesienia. Jeżeli jest przeciągana na swoją stronę przez Stany Zjednoczone, zawsze nam mówiono, że ten sojusz z Ameryką jest egzotyczny. Trump sobie zadał bardzo dużo jednak trudu, żeby nas na siebie przekonać. Ja bym nie bagatelizował samego wystąpienia, to oczywiście jest pewnego rodzaju spektakl, ale powiem szczerze, że nawet usta Ronalda Reagana, ja nie słyszałem przemówienia, które by tak mocno wchodziło na przykład w historię Polski. Jeśli się tak trud sobie zadaje, no to coś to jednak oznacza. Ekspert do spraw międzynarodowych Jarosław Guzy zwracał uwagę na kontrast między pozytywnym obrazem Polaków zawartym w wystąpieniu Trumpa, a nierzeczliwą
nam opinią prezentowaną przez polityków opozycji oraz przedstawicieli elit Europy Zachodniej. To są te twarze przedstawicieli opozycji na dzisiejszym spotkaniu. I sprzeczność, jaka była między tymi słowami, które padały pod adresem Polski i Polaków, nie konkretnego rządu, ale Polski i Polaków, ale z tym wizerunkiem Polski, jaki jest budowany przez opozycję, używany jest instrumentalnie do walki politycznej wewnątrz i na forum Unii Europejskiej między innymi. Powiedzmy sobie szczerze, te słowa Donalda Trumpa są w zasadniczym kontraście z opiniami, które padają z ust polityków, a na pewno osób opiniotwórczych w krajach takich jak Niemcy czy Francja. Wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie jest szeroko komentowana w Stanach Zjednoczonych. Media zwracają uwagę na bardzo dobre przyjęcie w naszym kraju, krytykę działań Rosji oraz na wsparcie polskiego rządu w kwestii imigracji. Telewizja Fox News podkreśla, że prezydent Donald Trump został przyjęty w Warszawie jak bohater, że chwalił postawę Polaków w różnych okresach historii, że mówił o obronie wartości zachodniej cywilizacji. Przesłanie Trumpa brzmiało, że Stany Zjednoczone mają wspólne wartości nie tylko z Europą Zachodnią, ale również Wschodnią, że mamy wspólnych wrogów, którym trzeba się przeciwstawić, mówił komentator Fox News Ned Ryan. Telewizja CNN zwróciła tymczasem uwagę na krytykę Rosji i wyraźne poparcie artykułu 5 NATO. To jest najbardziej wyraziste ostrzeżenie, jakie padło dotychczas z ust prezydenta Trumpa pod adresem Rosji i Władimira Putina. Mówił prezenter programu Newsroom John Berman. Dziennik New York Times napisał, że wypowiedź prezydenta Trumpa sugeruje twardszą postawę wobec Rosji. Odnotowuje też bardzo pozytywne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat Polski i Polaków. Portal Breitbart News także zwraca uwagę na słowa prezydenta Donalda Trumpa o obronie zachodniej cywilizacji, granic oraz religii. Odnotowuje też, że amerykański prezydent podał Polskę jako wzór kraju, który broni siebie i swoich wartości. Z Waszyngtonu Marek Ołkowski, Polskie Radio. Tymczasem Moskwa zareagowała na słowa Donalda Trumpa, jakie wypowiedział w Warszawie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że zachowanie Rosji nie jest destabilizujące. Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą amerykański prezydent stwierdził m.in., że Stany Zjednoczone wraz z Polską wypracowują reakcje na agresywne działanie destabilizujące zachowanie Rosji. Nie zgadzamy się z taką opinią, oświadczył kremlowski rzecznik. Wcześniej Dmitrij Pieskow stwierdził, że Moskwa nie może zrozumieć, czego Waszyngton oczekuje od Rosji w dwustronnych stosunkach. Natomiast rosyjscy dziennikarze zwracają przede wszystkim uwagę na udział Donalda Trumpa w szczycie państw Trójmorza. Ich opinii Polska staje się ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych, który jako lider wśród krajów środkowej i wschodniej Europy może mieć wpływ na procesy zachodzące w Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z Warszawy amerykański prezydent poleciał do Hamburga na szczyt G20. Jutro spotka się tam z prezydentem Rosji, a dziś rozmawiał już z kanclerzem Niemiec. W Hamburgu tysiące demonstrantów wyraża swoje niezadowolenie z polityki Donalda Trumpa i protestuje przeciwko szczytowi. Miasto w dużym stopniu jest sparaliżowane. Na najbliższe 3 dni w Hamburgu zostało zarejestrowanych 30 manifestacji. Uczestnicy G20 nie zetkną się z demonstrantami bezpośrednio, bowiem w miejscu obrad oraz okolicach ich zakwaterowania utworzono strefy bezpieczeństwa z zakazem przebywania w nich osób postronnych. Protesty odbywają się w innych częściach miasta. Po południu na słynnym hamburskim targu rybnym zebrało się kilkanaście tysięcy osób, które ruszyły w kierunku centrum. Policja ściągnęła posiłki, ciężki sprzęt oraz armaty wodne o dużej mocy. Organizatorzy informują, że liczne akcje protestacyjne będą trwały bez przerwy przez całą noc. Policja obawia się eskalacji, bowiem organizatorzy zapowiadają przeprowadzanie wielu akcji niezgodnych z prawem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. Najlepsze. Miłość pana Boga do Matki Najświętszej. Z kilku godzin prezydent Donald Trump jest już w Hamburgu, gdzie weźmie udział w szczycie G20. Jednak dla nas najważniejsze jest to, co dziś wydarzyło się w Warszawie podczas wizyty w Polsce. Prezydent USA spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz przedstawicielami państw Trójmorza, a także, a może przede wszystkim, wygłosił przemówienie na Placu Krasińskich w Warszawie. Podczas niego padło bardzo wiele ważnych słów. Prezydent Trump mówił o polskiej historii, potwierdził zasadę wzajemnej obrony obowiązującej w NATO i apelował o obronę cywilizacji Zachodu przed zagrożeniem. Co z tego zapamiętamy i jak to może zmienić pozycję Polski na świecie? O tym wszystkim rozmawiamy już teraz. A naszym gościem jest Krzysztof Rak, Nowa Konfederacja. Dobry wieczór. Po dzisiejszym przemówieniu wiele sobie obiecywaliśmy i chyba Donald Trump stanął na wysokości zadania i nie rozczarował. Czy zgadza się pan z opiniami, że było to historyczne przemówienie? Jeśli tak, to pod jakimi względami? Do kochanej osoby. Do ukochanej osoby. Nie
było. Piękna miłość. To przemówienie pięknej było ciekawe egoizmie. Z wielu względów. I obrudnej miłości. Dla mnie przynajmniej. Tak samo mówimy o sobie, całą prawdę. Do tego, który potrafi nas umocnić, który obdarza nas wiarą, który jest i który pozwala się dotknąć sercem, chociaż go nie widzimy oczyma ciała. Jednak wartości, bo on jest. Takie wartości jak wolność, przekazywać Ewangelię. Kochani, różnie to nie liczcie tylko na katechezę w szkole, na katechezę głoszoną przez katechetów czy przez księży. Bardzo wielkim problemem jest problem młodzieży. Młodzież. W tym sensie było bardzo czas młodości to jest czas przewodzenia z dzieciństwa do wieku dorosłego. To jest i czas jakiegoś na początek nowej jakości w stosunkach polsko-amerykańskich. I tu poukładać sobie wszystko dobrze. Jeżeli nie wejść poukładane, zaczyna się bunt, zaczyna się i odejście od Pana Boga. I tutaj wszystko zrobić, żeby uchować młodzież. Poznać dobrą książkę. Tego nie rezygnujmy. Z dobrego pisma, codziennych pism, codziennego dodawania do tej naszej wiedzy. Systematycznie, kropla drąży kamień nawet. A nie nagle, często padając, potrafi wydrążyć kamień. Co udało się nam właśnie często dodawać. Pismo katolickie w domu. Stąd tak mówimy. Katolickie pismo. My jakoś tego, nie dowierzamy temu, czy albo nasze lenistwo jest takie intelektualne, czy jeszcze może inne, nie kupi pisma. Na szczęście przy kościołach, niejednokrotnie przy kościołach, przy wychodzeniu z mszy świętej, duszpasterze dbają, żeby drogą, że nieco bardziej szczegółowo porozmawiajmy o tych głównych wątkach przemówienia Donalda Trumpa. Czekaliśmy na to, aby prezydent USA potwierdził artykuł 5 traktatu północnoatlantyckiego, który mówi o zasadzie wzajemnej obrony. No i to się stało, a to ma chyba fundamentalne znaczenie. Od tego, co wydrukowane, zobaczysz, że ile dobra będzie. Chociażby tytuły przeczytaj. Przeglądaj zdjęcie jedno drugie. I może chociażby tę zajawkę, to pierwsze zdanie przeczytaj. Co tam jest? Może pociągnąć się to dalej i zobaczyć, jak będziesz umysł miał bardziej świeży. Raz na tydzień nie kupić pisma katolickiego. Pismo dla młodzieży. Są pisma dla młodzieży. Jest takie dobre pismo. Miłujcie się. Dwumiesięcznie. Raz na dwa miesiące nie kupić młodzieży. Niech przeczytają, będą lepsi. Tam jest dużo ciekawych rzeczy i rozwiązane będą problemy. Tam piszą ci, którzy znają problemy młodzieży. Szukajcie w internecie. Pytajcie, gdzie to wydają takie pisma. Akurat Miłujcie jest wydawane w Poznaniu przez księży Chrystusowcy. Pismo chociażby nasz dziennik. Codziennie to pismo jest. Ileż dowiedzieć się można. Wczoraj na przykład w kontekście bezpieczeństwa Polski i także relacji z Rosją komentatorzy podkreślają, że tak mocno zagrożenie ze strony Moskwy, jak w Warszawie prezydent Trump i jeszcze nie mówił, czy według pana to, co dziś prezydent Trump powiedział, na przykład będzie miał wpływ na atmosferę podczas jutrzejszego spotkania z prezydentem Putinem. Żeby wpłynąć na człowieka, żeby go uwieść właśnie przez pismo. Dać. To jest bardzo łatwe. Książkę. Nie jeden raz. Raz na całe życie kupisz dziecko. Systematycznie. Małemu, większemu. Bardzo poważny, taki najpoważniejszy i zawsze z miłością. I rozmowa. I modlitwa. I właśnie to, do czego zachęcam bardzo mocno. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przyjść uklęknąć przed tabernakulum. On czeka i słyszy. Nawet gdy nie wypowiadasz ustami, on słyszy to, co mówimy w myślach, w naszym sercu. On czyta w naszym sercu, on działa na nas. Są, przeróżnie mówią, radiosteci, różni ludzie, promieniowani jakieś, mówią,
bardzo poważny problem, ponieważ tak naprawdę Rosja, budżet rosyjski stoi na dochodach z gazu i ropy naftowej. I tak zwana dezintensyfikacja, czyli to, że nie będziemy kupowali tylko gazu rosyjskiego, tylko będziemy kupowali gaz na przykład amerykański, oznaczać będzie zmniejszenie wpływów budżetowych Rosji, a wpływy budżetowe, zmniejszenie wpływów budżetowych Rosji przy jest bardzo poważnym kryzysie gospodarczym, który jest w Rosji, no może podważyć nawet reżimu putinowskiego. Pamiętajmy o tym, że ten reżim tak naprawdę istnieje, że my wszyscy kupujemy ten gaz rosyjski. Temu budżet rosyjski ma dochody. Ograniczenie tych wpływów może spowodować perturbację na temu. A komu jeszcze oprócz Władimira Putina to przemówienie według pana mogło się nie spodobać? Na przykład kanclerz Niemiec Angela Merkel, proszona o komentarz do tego wystąpienia w Warszawie, powiedziała, jeśli mam być szczera, to jego podróż do Polski, spotkanie z innymi szefami rządów z Europy Środkowej i Wschodniej zupełnie mnie niepokoi, czy faktycznie Angela Merkel i Europa Zachodnia nie ma powodów do obaw. No, obaw powiedziałbym, to byłoby za dużo powiedziane. Mocarstwo zachodnie, Niemcy, Francja. Słuchają Państwo Radio Maryja w programie nocnym. Czas na cykliczną audycję Głos z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie w audycji Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rejs. Spotykamy się niemal w przededniu 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Po raz kolejny już, 26. rodzina Radia Maryja będzie składała swoje prośby, podziękowania, błagania do stóp Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, która z cudownym